chciałbym podziękować naszym mieszkańcom, którzy bardzo licznie wzięli udział w głosowaniu, za wysoką frekwencję i za to, że oddali swoje głosy właśnie na naszych radnych. Zaczęlibyśmy od tego, że poproszę Łukasza Wysockiego, który był również kandydatem na wójta, żeby wygłosił oświadczenie, potem ja będę kontynuował. W swoim imieniu dziękuję również wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie uczestniczyli w wyborach 7 kwietnia. Szczególne podziękowania kieruję na ręce mieszkańców, którzy na mnie oddali głos w tych wyborach i mam do nich ogromną prośbę, aby w drugiej turze swoje głosy przekierowali na rzecz kolegi Ireneusza Stęsla. Uważam, że to aktualnie jest najlepszy kandydat na wójta gminy Stężyca. Wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to jest ilość radnych, która go popiera. Aktualnie to jest 11 osób spośród 15 radnych, więc no tutaj to też jest najlepszy dowód na to, że Państwo wsparliście tych radnych swoim głosem. Więc jeśli mogę prosić o bardzo wysoką frekwencję, taką jak w pierwszej turze, to na pewno uda nam się wspólnie wprowadzić zmiany w tej gminie. Jak pokazaliście Państwo, zmiana w gminie jest potrzebna, wszyscy na nią czekamy. Tak wysoka frekwencja jednoznacznie na to wskazuje. Dziękuję bardzo. Chciałbym zadeklarować, że po wygranych wyborach ja zaproponuję panu Łukaszowi Wysockiemu stanowisko zastępcy wójta gminy Stężyce. No, Łukasz Wysocki już wygłosił swoje oświadczenie, więc wiemy, tym będziemy prosili właśnie mieszkańców, to co Łukasz podkreślił, o wysoką frekwencję, bo to też jest istotne, żeby w tej drugiej turze duża liczba naszych wyborców wzięła udział, żeby się nie zdemobilizowali, żeby byli aktywni, bo od nich bardzo dużo teraz zależy. Ale też chciałbym przedstawić naszych wybranych już nowych radnych, bo jak wspomniał Łukasz, jest nas aż z 11. Będę ich przedstawiał w kolejności alfabetycznej, nie przedstawiając komitetów, z jakich oni zostali wybrani, dlatego że już w tej chwili nie ma to większego znaczenia. Dlatego że wszyscy, łącznie ze mną, bo ja też zostałem wybrany w tej chwili do Rady Gminy Stężyca jako radny, deklarujemy zgodną współpracę na rzecz naszej gminy, jej rozwoju, na rzecz naszych mieszkańców. I tak, pierwszą panią jest pani Emilia Banaś, dotychczasowa radna i radna w nowej kadencji. Bardzo prosimy, pani Emilio. Pani Wisława Konkol. Radna. Witamy serdecznie. Pani Elżbieta Kulwikowska. Pani Karolina Kuper-Krzyk. Pani Janina Las. Pan Piotr Mach. Pan Ireneusz Stęcek. Pan Krzysztof Schlichtenberg. Pan Jacek Wica. Pan Andrzej Winczewski. I pan Zbigniew Zaborowski. Ja się cieszę ze swojej strony, że w naszym gronie mieliśmy do tej pory w Radzie Gminy tylko jedną panią, naszego rodzynka, panią Emilię Banaś. Dzisiaj mamy już pani 5, czyli połowa z naszych radnych, z naszej grupy, to są panie. To bardzo nam miło, że panie są wśród nas.